Jego strategia porównywana jest do rzemiosła wytwórcy teatralnych rekwizytów. Używając tanich, łatwo dostępnych materiałów, Kuśmirowski tworzy łudząco realistyczne atrapy przedmiotów i aranżuje za ich pomocą całe przestrzenie. Wykorzystuje w tym celu także przedmioty znalezione na złomowiskach, w antykwariatach, piwnicach albo na strychach. Zakochiwałem się w tych przedmiotach, odnajdywałem jakąś tam historię, zastanawiałem się, kto wykonał i po co w ogóle taki przedmiot. Te wszystkie myśli później przekładały się na inne pola, na przykład budowania sensu czy idei samego projektu. Sam przedmiot może być w ogóle początkiem zamysłu, a gdy najpierw jest idea, to czasami do roku szukam najlepszych modułów czy też całych zestawów niezbędnych do tego, żeby zbudować to, co dokładnie chodzi mi po głowie. Kuśmirowski jest autorem kunsztownych, a zarazem przewrotnych kopii najróżniejszych przedmiotów i miejsc. Od dokumentów i zdjęć, po wagony kolejowe naturalnej wielkości, tajemnicze laboratoria, czy wypełnioną po brzegi książkami bibliotekę. Zawsze cechuje je zegarmistrzowska dokładność i precyzja. W aranżacjach Kuśmirowskiego zacierają się granice między kopią a oryginałem, a więc tym, co wykreowane, a tym, co odnalezione i włączone do zaaranżowanej przestrzeni. Co to jest kopia, co to jest oryginał? Okazuje się, że kopia jest dla mnie cenniejsza. Są tam ułomności, ale mojej natury, a nie na przykład błędu komputerowego czy poligrafii, mówiąc na przykład o podrabianiu na przykład dokumentów czy książek. Nawet gdy kopiujemy coś jeszcze raz, jeszcze raz, to też powiem, że to jest trudniejsza sztuka. Ale w momencie, kiedy się zmęczymy tym kopiowaniem, znudzimy się, wyłoni się z nas jakaś myśl, która tylko przy tym stanie się pobudzić. Przy jakimś transie. Staram się być szczery w tym, co robię i poświęcam bardzo dużo czasu, żeby taką kopię wykonać. Nie jestem w stanie już mieć serca dla oryginału, a kopia dla mnie czymś bardzo ważnym. W ornamentach anatomii artysta zabiera nas w podróż do niebezpiecznego świata szalonych naukowców szarlatanów. Tajemnicze rekwizyty przywodzą na myśl mrożące krew w żyłach opowieści o niebezpiecznych badaniach prowadzonych w budzących grozę laboratoriach. Kuśmirowski z niezwykłą precyzją za pomocą setek rekwizytów zmaterializował nasze wyobrażenia o tym mrocznym świecie. Jestem takim niespełnionym wynalazcą, żeby budować rzeczy z eteryki do fizyki, czyli coś, co po prostu gdzieś mnie otacza, zrobić to w postaci takiego pokazu już fizycznego, namacalnego, wykorzystując przy tym słabość pamięci ludzkiej, że potrafimy zobaczyć garnuszek, który jedna osoba przypisze to latom powiedzmy 80., druga przedwojennym, no i jedna osoba i druga ma jakby rację, no bo przy tak małym jakby przeskoku czasowym jesteśmy w stanie się pomylić. W projekcie Datamatic 880 artysta zbudował laboratorium komputerowe z przełomu lat 50. i 60. Na pulpitach zainstalował monitory, klawiatury i tajemnicze przyciski. Obok postawił pierwsze komputery wielkości szafy ze szpulami do zapisu danych. Wokół uwijali się naukowcy, obsługiwali komputery, robili notatki, badali ciało artysty. Mieli sprawdzić, czy może on poddać się eksperymentowi przeniesienia w czasie. Te czasy były nasączone wizją przyszłości. Przeprowadzono masę eksperymentów, masę dotacji poszło na to, żeby tą technologię pozyskać. Lot w przestrzeń kosmiczną, pierwsze komputery, to sprawia, że wszyscy nabierają jakiejś mocy, rozpędu naukowego. Pewne doświadczenia zaczynają wymykać się spod kontroli. Dzieją się rzeczy nieprzewidywane. Układ instalacyjny wymaga dźwięku. Ten dźwięk mi strasznie pomaga, żeby uwierzyć w to, co faktycznie zostało zrobione. Tak, to wygląda jak prawdziwa sytuacja. Bo bez dźwięku byłoby tak, jakbyśmy oglądali dobrą rzecz w pudełeczku, o której tylko możemy się dowiedzieć przez dźwięk, co to może być. Ale nigdy się nie dowiemy naprawdę, czy to do końca będzie i co tam jest w tym pudełku ukryte. Artysta przybiera różne role, podszywa się pod postacie z różnych okresów. Zwykle przenosi się w czasie o 100 lub 200 lat wstecz.
Raz jest odkrywcą, innym razem alchemikiem, by za chwilę wcielić się w rolę pioniera nauki i techniki. Myślę, że wszystkie realizacje to spełnianie marzeń. To odwieczne moje marzenie. Jak zrobić, żeby sen był został zapisany? Prace Kuśmirowskiego to próba zmierzenia się z przeszłością i naszymi wyobrażeniami na jej temat. Jej rekonstrukcja zawsze jest jakąś kreacją. Prawdziwy obraz historii okazuje się syntezą wspomnień, wiedzy czerpanej z literatury i naukowych opracowań, przefiltrowanej przez niezliczone skojarzenia i wyobrażenia. Wykreowane sytuacje Kuśmirowskiego podważają więc wiarę w dokument, a rzeczywistość staje się podejrzaną atrapą.